Cześć, to ja Justa, witam Was w nowym odcinku Justa, nie moje. Dzisiaj to będzie taki krótki poradnik o tym, jak można posługiwać się programem CorelDRAW. CorelDRAW to program do grafiki wektorowej, czyli takiej, która w moim tutaj takim dość łatwym zrozumieniu nie ma pikseli. Grafika wektorowa, aby narysować prosty rysunek, co pokażę w tej pierwszej części tego filmu, to wystarczy na przykład używać takiego narzędzia jak ołówek i wykonywać proste kształty. Bardzo ważną rzeczą jest, że linia, którą rysujemy ołówkiem, musi zostać zamknięta, by program mógł pokolorować ten wzór. By to zrozumieć, najłatwiej jest wykonać rysunek, który będzie przypominał wycinankę, czyli najpierw rysuję dziób, głowę ptaka, jakieś fragmenty pióropusza i następnie je koloruję. W mojej wersji Corela, którą obecnie posiadam, mam takie narzędzie, które się nazywa Live Sketch. To jest tak jakby rysunek na żywo, taki rysunek, taka opcja, która pomaga w kolorowaniu i zamykaniu tak naprawdę obiektów do kolorowania. Kiedy rysuję w tym trybie, program mi bardzo ładnie pomaga zamknąć właśnie te elementy, czyli te węzły. Program pomaga mi właśnie uzupełniać rysunki, to znaczy jeśli nawet ja za bardzo nie widzę, czy na pewno domknęłam grafikę, to on mi sam automatycznie zamyka kwadracikiem, czyli są dwa trójkąty, to trzeba je połączyć ze sobą i on wtedy zamyka ten obiekt i będzie można kolorować. Grafika wektorowa przypomina troszeczkę wycinanie z papieru kolorowego. Jeden kształt to jest na przykład kolor czarny i tu robimy kółko. Na to kółko nakładamy pierwszą warstwę i to jest na przykład kółko pomarańczowe. Dość łatwo to można zauważyć, o co chodzi. Myślę, że tutaj na rysunku oka, gdzie właśnie najpierw miałam narysowaną jakby kształt oka na czarno i potem dorysowywałam, właściwie skopiowałam sobie ten kształt i lekko zmodyfikowałam, a potem znowu robiłam to samo z kołami. Potem małe koło w innym kolorze i to w efekcie daje nam oko. Te obiekty, jak już są zamknięte, to możemy te fragmenty rysunku właśnie kolorować i w tym tutaj też Wam pokazuję, jak to zrobić. Ten rysunek posiada jeszcze takie charakterystyczne miejsca, to znaczy te ciemne linie takie. One są charakterystyczne, te właśnie kontury dla rysowania ołówkiem Corelu, ale potem możemy je usunąć. Wystarczy, że jak narysujemy już obiekt, zaznaczymy sobie każdy element, to pozbywamy się po prostu właśnie tego konturu, tam będzie taka opcja obrys i wystarczy, że brak obrysu i nie będzie właściwie tych czarnych linii. To jest dość ważne, jeśli będziemy w kolejnym odcinku Corela rysować bardziej szczegółowe rzeczy, nie tylko posługując się tabletem, ale Corel także da się rysować za pomocą myszki, więc od razu mówię, bo kiedyś też próbowałam. Ta opcja, mówię, Live Sketch tak naprawdę służy do tego, że program sam inteligentnie zamyka nam obiekty, kiedy właśnie rysujemy ołówkiem, bo jak nie macie tej opcji, to tak naprawdę trzeba sobie troszeczkę narysować fragment głowy, a potem powiększacie sobie ten fragment głowy i ręcznie po prostu te osobne właśnie te
te kwadraciki, ja to mówię, że się domykam. Jest też taka wersja z tymi obiektami właśnie, co jest ważne. Nazywa to się w zależności właśnie od wersji Corella, że zamknij obiekt, więc wtedy się zaznacza jeden trójkącik, drugi w linii i on program domyka sam także ten kształt. To jest rysowanie, kiedy chcemy, żeby ten nasz kształt, czyli to skrzydło, głowa była po prostu pokolorowana, bo jak zależy nam na linii samej i nie chcemy kolorować rysunku, to wcale nie musimy się wtedy martwić, żeby te obiekty domykać. Można powiedzieć, że to tak trochę przypomina jak w grafice rastrowej, jak rysowaliście w Paint'cie na przykład głowę. Jeśli nie domalowaliście do końca głowy, no to program pokoloruje całą kartkę. Corel nie pokoloruje kartki wcale, czyli nie będzie wiedział, czy ma pokolorować obiekt, czyli na przykład te skrzydła albo tutaj pióra na głowie ptaka, czy właściwie ma zostawić. Cała trudność z tą grafiką wektorową właśnie polega na tym, żeby pamiętać, że ten rysunek naprawdę musi być domknięty, czyli właśnie te kwadraciki, czyli te obiekty w Corelu muszą być zamknięte. Je widać po prostu, kiedy zaznaczymy, mamy na menu taką opcję myszka, druga strzałka ona jest i tam kiedy zaznaczycie obiekt i nie możecie pokolorować, to będziecie widzieli tą przerwę, którą po prostu trzeba dociągnąć i zamknąć po prostu tu te trójkąty, żeby zamieniły się w kwadraty. Cechą charakterystyczną jeszcze grafiki wektorowej jest to, że możecie ten rysunek powiększać i pomniejszać i wykonuje się to za pomocą kombinacji klawiszy odpowiednich. I w zależności, czy rysunek jest duży, czy mały, to nie ma problemu właśnie z jego jakością, ponieważ grafika wektorowa nie traci jakości. Ten prosty rysunek 2D, tutaj papugi, jak widzicie, każdy element, łapka, pazurki są osobno były rysowane, kopiowane i na przykład właśnie używane do drugiej łapki. Jak łapka miała zły kształt, to wystarczyło na przykład tutaj nasze tutaj ja to mówię, że kwadraciki, ale jak pousuwacie troszeczkę tych kwadracików, to automatycznie rysunek zmienia kształt. I na tym właściwie to polega, że rysujemy prosty kształt, a potem możemy go łatwo modyfikować. Każdy element oczywiście można skopiować, poukładać. W tym Corelu mam taką opcję uporządkowanie, ale w starych Corelach to się nazywa na przykład kolejność. Wybieramy kolejność, przesun obiekt na wierzch albo na spód warstwy, albo przed lub po danym obiekcie i wtedy możemy układać właśnie nasze tutaj taką prosty rysunek, tutaj akurat w tym odcinku macie, że to jest taki jakby papier kolorowy, że wycinacie z papieru na przykład czerwone skrzydła, z pomarańczowego papieru wycinacie głowę, no i doklejacie odpowiednim momencie. By scalić cały rysunek w Corelu tej papugi, żeby ona nam się nie rozwalała na kawałki po przesunięciu myszką, jest taka opcja grupuj. Na sam koniec pokazuję Wam również inne rysunki wykonane w Corel Draw i tutaj chyba się domyślacie, że jest jeszcze inna metoda na rysowanie, bo to jest najbardziej prosta metoda, że mamy kształty proste, które malowałam ołówkiem, ale tutaj chyba, jak się zapewne domyślacie, nie było wcale ołówka. Jest nawet moje logo ABC Arte, czyli Rysica Urszula, ona też jest z rysunkiem w Corelu. Jeśli podobał Wam się ten film, możecie zostać moimi patronami i wspierać to, co robię na Patronite'cie. Mój Patronite to jest projekt Justed, podobnie jak kanał na YouTubie się nazywa. W kolejnym odcinku, w kolejnej części pokażę Wam jeszcze inne opcje właśnie, w tym opcję, która była użyta do stworzenia logo, a potem jeszcze pokażę Wam jeszcze jeden film z jeszcze jedną opcją, gdzie w ogóle moim zdaniem nie będzie znać
że to można było wykonać w Corelu. Jeśli Wam się film podobał, dajcie łapkę do góry, dajcie subami i zachęcam Was do oglądania kolejnych moich wideo. To na razie, pa!